Witam was, moi drodzy, ja jestem... Siegfried Kuhl, tak jest, oto ja. To jest moja postać. W łóżku sobie leży. A to jest gra Psychonauts. Kolejna gra z pakietu Humble Bundle Indie 5. Alright, settle down in here! Big day tomorrow! I wanna... I'm there now! Lights up! Dobra, tam olać to. Przyznam, że to jest, to miało być pierwsze wrażenie, aczkolwiek to jest drugie podejście do pierwszych wrażeń. Ponieważ okazało się, że w tamtym w ogóle mnie nie słychać. Więc muszę zrobić to jeszcze raz. Ale to nic, okay, chyba nie będziemy się tym przejmować. Przynajmniej nie będziemy mieli problemu z opcjami. No i cóż to jest za gra? Dziwna na pewno, to trzeba przyznać. To jest taki typowy staroszkolny platformer, czyli jeśli ktoś tęskni za czasami pierwszego PlayStation, na którym to zagrywał się w Raymana 3 albo od starego dobrego Crasha, to jest gra dla niego. Dobra, no i tutaj sobie mamy nasz obóz. Jesteśmy na jakimś obozie. So, you're dating Elka now. Does that mean we won't hang out as much? Shoot, I reckon things ain't gonna change one bit. Hey, you're gonna make my boyfriend late for class. Come on, James. Come on. Nie, dobra, przyznam, że poprzednio jak nagrywałem, to tutaj w ogóle nie patrzyłem, co się dzieje w tym obozie. I chyba teraz zrobimy to samo, od razu polecimy na pierwszy trening. A tutaj jest jakaś karta. O, znalazłem kartę psi. Nie wiem, czy to się psi, cicho tam. Dobra, idziemy tutaj na nasze pierwsze szkolenie. Teraz zobaczycie mniej więcej, jak ta gra wygląda. Grafika, jak widać, jest już dość, no, przestarzała. W sumie to chyba na pierwszym PSX by jeszcze właśnie poszło. Dobra, gadanie przewijamy. Gadamy z naszym generałem. I teraz zgodnie z nazwą Psychonauci, czyli wchodzimy do umysłu. Drzwi do umysłu, dosłownie. Tak więc w umyśle naszego generała będziemy wykonywać różne zadania. To, tak jak mówię, no, będziemy skakać, tam jakieś przeszkody omijać, takie różne pierdołki. Dobra, Charge! Dobra, powiem, znaczy, wybaczcie, że przewijam to wszystko, no, ale nie widzę powodu, żeby wsłuchiwać się, bo w takich platformach z reguły fabuła ma drugorzędne znaczenie. Liczy się fan ze skakania. O, double jump jest oczywiście. O nie, potwór! Co zrobić? A, spokojnie, tylko jego cień. To się nazywa figment. I w grze, z tego co tutaj mamy zbierać figmenty, ażeby levelować chyba. Tak właściwie. Tak, widzieliście przed chwilą bagaż emocjonalny. A to jest teraz... nie wiem, jak to się nazywa. Znacznik jakiś czy coś do naszej walizeczki. Dajemy mu to i on się teraz cieszy. Patrzcie, przed chwilą płakał, teraz się cieszy. O, jak wesoło i słodko. Uii. I poleciał diabeł. Dobra, to my tutaj ciśniemy dalej. Teraz po drabince. I zbieramy nasze figmenty. Tutaj zauważyłem też, że te figmenty mają takie ciekawą cechę, że z reguły mają dodatkowe takie jakby często rysunek oznaczający do czego służą. Znaczy to, co trzeba zrobić w danym miejscu. Czy tam był gościu wspinający się po drabinie, gdzieś tam będzie jakiś podskakujący i inne takie rzeczy. Dobra. Ponieważ znalazłem jeszcze jeden taki haczyk, powinna gdzieś tu być walizeczka w pobliżu. Ale jej nie widzę. To nic, to nic. O, widzieliście figment w kształcie wspinającego się żołnierza. Watch out! Fire down below! Whee! O, tu w kształcie zwierzę, aha. Tam miałem chyba ten. Dobra, był jakiś filmik, który oczywiście Zekryt wyłączył. No po co go oglądać?
Ale jestem mądry, haha. Dobra, tu bierzemy tą toporek i zeskakujemy na dół, zaraz się przekonać dlaczego. Zbieramy figmenty, tak jak powiedziałem. Tutaj ta gra polega też głównie na zbieraniu tych figmentów. To nam daje level, chyba. Jeśli dobrze, to była jakaś dziura. Ostatnio do niej trafiłem przez przypadek totalny. A teraz już bez przypadku, tylko po prostu jestem taki fajny, że co poradziłem. Ha, ha, ha. Hopsa, hopsa, hopsa. No tak jak mówiłem. Typowe skakanie i w ogóle. Gdzie ją? Aha, do góry teraz. Cichaj. O, orańka. Nie wiem co to znaczy i... Czy to pewnie przez to, że właśnie te figmenty zbieram? Ojej, spadłem. Ale to nic, tutaj się odradzamy zaraz bardzo szybko. To nie ma jakiegoś... Tu nie działa zasada jednego życia i tak dalej, więc... Nie ma się czym przejmować. O, genialnie. Dobra, dobra, cicho tam. U. Już myślałem, że spadnę. O, teraz spadłem. No dobra, trudno, zdarza się. Ale to w sumie odrodziłem się z powrotem na tym brzegu, a już te figmenty podbierałem, co tam były, więc... Chyba podbierałem, nie widzę żadnych więcej. Nie ma nic, no to... Skaczemy dalej. O, tu jest figment, nie wiem czy zwróciliście uwagę. On ma taki wygląd, że o, że tu się mam wspinać, takie jakby informacje. O, idziemy. Is your name Joey? No. Cause I'm gonna call you Slowy Joey. That's not my name. What was that, Slowy? I can't hear ya, you're talking too slow. Nie mam wredny urok. Tu coś jest, tu w sumie... O, to jest jakiś tunel. More motivating! Okej. Co my tu mamy? O. Aha, to jest moje HP. Po lewej u góry widzicie jakieby muszczki. A to niebieskie jak zbieram, to się leczę. O, walizeczka. Uśmiech ci się, walizeczko. Nie płacz, nie płacz. Znalazłem ci taki coś. Znaczy nie, żeby ta gra była jakaś dziwna czy niepokojąca. Oczywiście. To normalne, że walizki płaczą, śmieją się w ogóle. I że biegamy po umysłach ludzi. Tak, tak, tak. Przecież też ludźmi bym ich nie nazwał. Tu nie wiem, czy dołożyliście, są dziwni i kolorystyczni. Ej, dajcie mi figmenty. O, to chyba zaczęło tu skakać. Dobra, ale zeskoczył na dół. Najpierw tu widziałem, o, więcej figmentów. Aha. Tak, nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie to są, znaczy ludzie, to postacie to są dość kolorowe. To by sugerowało, że do ludzi trochę im brakuje. No wreszcie, już myślałem, że tego nie tłapię, dobra. I hopsa. A tu się wspinać, dobra. Go, 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 go. Sadzili. O, jak małpa, no idę jak małpa. Down. Pole minowa. Hey, Dogan. I keep blowing. Ciągle wybucha. Follow me. Okay. Okay. Brzmi jak ten Mr. Maki z South Parku. Nie wiem, czy ktoś oglądał, on też tak robi. Okay. Co chwilę. I can't do it. Yes, you can, Dogan. Just okay. Okej. Okay. A to mnie nazwał Slowy Joy. I can't do it. I can't do it. Yes, you can. O, za mały tchórz, chodź. Okej. Okej. Patrz, już jesteśmy. Jeszcze raz będziesz tchórzył, czy dasz radę dojść. Look, Raz! I didn't explode at all. Good hustle out there. Hey. This is for helping me out. Okay, bye. Co mi dasz? Co mi dasz? Co mi dasz? Yeah, dał mi jakieś... Onward and upward, soldier! Koszulnie różowe.
Bardzo dobra. Jakiś figmentominotu. O, widzisz, patrzcie. Aha. Muszę poczekać, aż ten do mnie przyleci. Panie, chodź tu. Hopsa, hopsa. Dobra. O, flaga, tak? Dobra. Flagę do góry. Dympy, dympy, dympy. A, dobra, dobra. A tu jakiś ziomek. Plane's going down, soldier! Hit that door and Geronimo! Hey! Did Washington have a shoot when he crossed the Delaware? Just jump, sissy! Thought I hit that, then we turned left. And then I gave Lady a bone. Okay. Whee! Na spadochronie powinienem teraz spadać, ale to nie wiem. Teraz, gdzie jest mój spadochron? Gdzie jest mój spadochron? Na szczęście bałwan nie uratował. Dobra, już wiem, zauważyłem, na X się wyłącza filmik i to fajnie. A tu mówili podskoczyć, mam nie w to uderzyć, tak? Och, super, aha, mam napierdzielać tych, mam dzieciaczki napierdzielać, a tych nie ruszać, tak? Nie, na odwrót. Ach, co za pech, już myślałem, że dzieciaczki mam zabijać. Punch, Rez! Punch, Rez! Punch, Rez! Punch, punch, punch! Mam swój punchy. Jestem na tym obozie od chwili, a już mam swój punchy. Cicho, no to nie ADHD mają. Upójdzie się. Uff, dawaj, dawaj dziecko. Hey, good job, soldier. Ale nagrodę dostałem, niech cię drzwi ścisnął. Dobra, tak. I safe, tak? Okej. Aha. O, bałwan. Rank up, wiem, mam już level 3. Cokolwiek to znaczy. Co to się? The Trenches. To jest chyba początek, więc nie bardzo chcę się tam teleportować. Tego mam przywalić. Ohoho, przewrócił się, tacy. Ale tu mamy teraz jakieś karabiny. To mam to walnąć. Aż strzela do mnie. Ajej. Psik, przepraszam. Z tego się już nie da rozwalić. Oj, dobra, ciśniemy dalej. Kolejne. No, ja ten haczyk znalazłem. A to jest walizka, ja myślę, że to jest beczka. O rany. Tak, to jest coraz dziwniejsze. Ała! Odejdź, karabinie! O, tam była kulka HP. O, przestał strzelać. Oho, co za głupek. Czy mnie to bardzo się podoba, że on przestał strzelać? Strzelać. Może strzelać, nieważne. Na drabinkę. Kolejny ten. O. Co, tu podskoczyć i rozwalić, tak? O. O, to jest ten brzydak. Co to jest Zil? Czy ta gadka dla was? Ja nie wiem. Uj, spadłem, o, to jest. Okej. Okay. Jaka zabawa z perspektywą śmieszna. Ciekawostka. O, to jest kolejna flaga. I biegniemy dalej. Wam, że dawno nie grałem takiego platformera dobrego. Uj, jedziemy. Ej, no cholera, a te filmy na mnie. Był pierwszy minięty figment, jak ja to przeżyję? Jeee, potwór! Dobra, jesteśmy na dole. Tu więcej figmentów nie widzę i co teraz?
Okej. No buję się, ziomek. Papa. Aj, nie bój się. Dobra, na szczęście on nie musi się rozbujać, żeby skoczyć. O, figment. I smutna walizeczka. Chodź, walizeczko, dam ci haczyk, to się ucieszysz. I ta gra jest schizowa, ja pierdzielę. Tak, gra się nazywa Psychonauci, bo można psychozy dostać. Cichaj tam. No i co, poczekaj, skończy się palić. Bujaj się i hopsa. To pewnie się od tego odbijać, czy coś chyba nie? Czemu się nie odbijam do cholery? Może tu doskoczę? No i... Ja to kaman. Jak z tego doskoczyć, ktoś mi powie? Wow. Czy ja tu miałem dotrzeć? Chyba nie. A może mam na tą siatkę wskoczyć, potem się wspinać? No nie. Okej. Okay. Już wiem, muszę to rozwalić. Haha, ale jestem głupi. That's a mental cobweb. You can collect them with a specialized piece of equipment once you get checked. Till then, just steer clear. Tak, a ja chcę sprawdzić. Aha, dopiero rzeczywiście jak dostanę jakieś tam... Ale lipa. Dawać mi figment. I ten też chcę. Okay. Wow, co za głupek. Jeszcze raz. No skakuj. No do cholery. Czyli zręcznościówka taka typowa. No co za cholery. Tak, i do góry, 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 i do przodu. Ty głupcze. No to kurde, powiem wam, że gra mam problem z wykrywaniem kolizji. Tak będzie prościej, chyba jak będę tak bokiem patrzał, jak to ma być. O! Nie, ranka, czyli tu znowu ściana? Aha, tym razem się nie da nabrać. Wow. Most cadets can't handle it. You might just wanna stay away from me. You'd still get a participation ribbon at the end of camp. Torpeda. A nie, czekaj, ja tu widzę figment. Jeden, drugi, trzeci. Cholera. Tam jest ten. Ta cholerna pajęcza sieć. Wow. Ktoś tam płacze. Nie płacz. Na co się rozglądam, tak? Czy ja tam mogę doskoczyć do niego? A, pewnie tu po tych skrzydłach. Dobra, to jak zróbmy. Gdzie jechał tam? Powiem wam, że czas już nam się powoli kończy, widzę.
zaczynała mi troszkę robić się dziwnie od tych wesołych części bagażu. Nie, posortowałem cały bagaż emocjonalny, what the hell. O cholercia, spadłem tutaj z powrotem. Less waiting, more motivating! Dobra. Zaraz będziemy kończyć, tylko tu jeszcze kawałek przyjdę sobie po linie. I przeskoczę sobie tym. Oraz te figmenty, bo teraz to już się boję wręcz. Więc nie wszystko muszę zbierać, a widzę, że i tak idzie mi dobrze. Wow. Na strzałkach z pasji przeskakuję na inny. Ej, je, tu było ten figmenty. Ominąłem przez przypadek, bo... O! Co ty gadasz? Idzie mi bardzo dobrze. Przyjmę w ogóle Sonika, nie wiem czy grałeś się. I przeszedłem cały umysł naszego kapitana? Nie. Dobra, ale w tym momencie myślę, że zakończyłem pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że gra was zainteresowała. I jak zwykle zachęcam do kupna Humble Bundle Indie 5, które można kupić jeszcze bodajże przez tydzień. Trzymajcie się i do następnego. Hej!